Kontynuujmy zatem naszą greską wyprawę. Zobaczymy, co dzisiaj się będzie działo. Zobaczymy, zobaczymy. Cześć, pan Kropka. Nie, nie wiem czemu cofa, ale widziałem już jedno powiadomienie. Dzięki jeszcze raz. Za 19 miesięcy. Kurde. Dzięki, dzięki. Ostatnio poboczne robi. A dobra. Pamiętam poboczne, ale tutaj mnie coś, tutaj coś jest. I mnie to mierzi. Właśnie nie wiem, z czego jutro live. To taką jakby taką krótką, fajną gierkę. Cześć, pak. Z tego co widziałem, ten Horus nie zeżarło. Jest gra całkiem niezła. Myślałem, że Little Nightmares może, nie wiem. Taką krótszą bym wolał tu. Krótsza gra, Workersy, no fenomenalny po prostu, no świetny pomysł. Dupę za te Workersy, wstaćcie, nie będę w to grał. A, tu Stella jest gdzieś schowana, tak? No, zobaczymy. Obóz. Spartan. Ptaszki. Dawaj, pochodnie idziemy. Węże jakieś. A tak, dobra. Już widzę, że będziemy się... Tak się będziemy bawić. One shot nie znam. No to wejdźmy ten. Ja się myślałem, że może Little Nightmares, bo mam, a nie grałem. Czy coś takiego. Ej, no ty, miłe. Albo co? No chcę odpocząć takich długich gierców. No coś krótszego może. A, to ten grobowiec jest. Aha, dobra. Duchy, idziemy stąd. Trzeba wjechać po co? Węże. Ała. Łoń. Kurde węże, no. Pyk. Nie wiem, po co zapalam. O, się podpaliłem. Świetnego. Podpalałem pochodnie i sam się podpaliłem. Nie wiem, po co to podpalam, ale... Prawdziwo, się bym podpalał. Gdzie są węże? Tu powinno być węże zaraz gdzieś. No właśnie. Użyję na pochodnie. Rodziną na stream... Ojej. Ja jestem rodziną z gagatkiem już. Zatem
Nie grzy mnie. Ja mam masę tych, jak się nazywa, abonamentów. Ja na bagier nie narzekam. Ja mam abonament i w Originie, i w Xboxie. Gierek mam trochę do zagrania ewentualnie. Dobra, tutaj jest. Ale że mogę to pochodnią rozwalić, to też miłe. Ścianę rozwalić. Mocna pochodnia, muszę powiedzieć. No kurde. Dawaj pieniądze. Cała góra złota, ja zbieram po 11 sztuk. Świetna gra. Dobra. Daj mi starożytną tabliczkę. Dobra, ukończone. Ale jeszcze mi nie było w kilku miejscach chyba. Tego co kojarzę. No, na przykład. Nie podpaliłem. To jest skrzynka, o. Dawaj. Nie, łuczek. To jest wszystko? Chyba wszystko, bo ona tak podniosła i informacje były się cele. Dobra. Spadamy. Spadamy, mam w ogóle punkci za tą stelę do wyekwipowania. Jakieś sobie fotałaszki. Może być. Ten możemy rozkręcić. Łuczek. Więcej postępów. Nie, nie. Więcej postępów. Postępów. Kurde. Nie będzie. Nie będzie to. Spadamy sobie stąd. Jakieś wyjście inną stroną chyba. No. Paru łoty. Płoń. Spaliłem węża. Dobra. Nara. Idziemy ku światłości. Dobra, co dalej możemy sobie tu porobić? No, chcą się tłuc? Pomagając uzdrowicielowi. Mamy zadanko boboczne, tak? Zróbmy sobie zadanko. Ratować swoją rodzinkę i świat będziemy trochę później. Z tą rodziną to nie jest tak, że jak ja gram coś na Steamie, to ty nie możesz w ogóle używać innej gry na Steamie, Paku? Ja nie pamiętam, jak to działa.
Jak odpalam grę, a to tej gry A nie możesz też włączyć? Czy jak ty ją włączysz, to mnie wyrzuci? Nie pamiętam, mówię. Gagatek mi dorzuciła do rodzinki, żebym mógł grać w Horizona. Delfy, osada Delfy. Okej. What do you need? Co mogę kupić u ciebie, mój drogi kowalu? Mogę u ciebie kupić drewno. Drogie, 5 za sztukę. Ja nie mam pieniędzy. Świetna gra. Co mogę sprzedać? Towary wartości handlowej. Dobra, bierzmy zadanko uboczne, które było tu. Witaj, uzdrowicielu. Big hurt or a little hurt? Will the hurts go away? Tell you what, you have to scare it away. If you roar like a lion, it'll run. Grr! Good job. Now run along home. You must be a physician. Yes, I'm Lycaon. You must be a Mystios. Are you here for treatment? That depends. Will I have to roar for you too? Sometimes the best medicine I can give my patients is a dose of hope. I take it you're not in need of care. I'm healthy as a horse. You look strong and prepared for anything. My patients need mandrake herbs. There's a patch of them growing by a little stream southeast of here. Are you too busy to pick them? Too chewy. A pack of wolves is resting near the stream. I'll pay you generously for your trouble. You know how to talk to Mystios. Is that all you want? The mandrake herbs? For now. Bring them back to me, and I'll packet them for my patients. Then we'll see. Dobra. I'll bring you the herbs. You said they were southeast of here. Yes. By a little stream northeast of Kira. The flowers haven't bloomed yet, but the leaves are a distinctive grey-green. Thank you. Szarozione listki. Dobrze. Tamo. Tamo pójdziemy. Mandragory. Co to było? Metal. O, właśnie. Zbierać to cholerstwo na statek. Tu. Matko. Co tam u was, moi drodzy? Jak wam mija piąteczek? Lagów chyba nie ma. Wczoraj były jakieś drobne lagi, teraz... O. Teraz widzę już... Nie ma. Sporo tych wilców. No bo to wybuchowe są. Dobra. Lycaon said the herbs would be near a little stream. That looks like it. O, tu jest mandragora. W ogóle jej nie widać. This must be the herb Lycaon wanted. O. Kolega śpi. O. Już nie. Patrz, już tak. 5 ziółek. Kolejna. Kolejna. Gdzie?
A tu. Coś mi pikł, ale nie widzę. O tu jeszcze. Czyli wracamy. Time to go back to the physician. Siema, Fryta. Zobaczymy, co ów medyk teraz każe zrobić. Lazuj, coś medyk. Here, I found your herbs. Thank you. I'll prepare these for my patients. Could you please stay a while? I'll wait. I've crossed the herbs so they'll be easier to take. Could you please bring them to my patients? Just tell them they're for me, Likaon. I thought I brought you more herbs than this. I needed to save a double dose for my grandmother. I'll give it to her soon. Sure. I'll just deliver the rest then. Thank you. All my patients are in and around the Hora of Delphi. One should be at the animal pens to the west. One is building a house in the northeastern corner. And one works in the fields to the south. Come back here when you're done. Dobra. I'm sure I can find them. Dajmy ludziom leków. Tak ja nie zacząć widzę. W tej stronę. Legaon sends his regards. The medicine he promised. Thank you. Tell me, did he look well? He didn't look sick to me. I've seen him up and walking around at all hours, mumbling to himself. Ma dziwną twarz. He seems worried. I should bring him some sweets to cheer him up. I'm sure he'd appreciate that. Dziwną twarz miał, bo taki stary młody. A ja miał jakieś widy. Ten Likaon coś tutaj kręci. Thanks. See, I take care of these beasts, and Likaon takes care of me. Too bad nobody takes care of him, though. What do you mean? His parents died young. His grandmother raised him, but then she was born under a cursed star. Never mind that. He's a good boy. I'm sure he is. Czemu Likaon się kojarzy z likantropią i z jakimiś wilcami? Kurde. Jeśli można na polach, to tam jak tam masz lek? These herbs are from Likaon. Oh, thank you! That physician is so thoughtful! And so handsome. It's too bad he's decided not to marry. Why not? He just told me some nonsense about not wanting to burden an innocent woman with his worries. Personally, I just wish he'd been honest and said I'm not his type. I wonder why he'd say that. Dobrze. Wróćmy do pana lekarza. Zobaczmy, czy coś kręci, czy nie. Panie lekarzu. I delivered all your medicine. Seems you have a lot of people concerned for your well-being. Thanks. My grandmother, Praxithea, I have to bring her the last of the medicine. Will you come along with me to her house? I think I need your help. Dobra, chodźmy, yes. Zobaczmy. I'd like to know what's going on here. Oh, thank you. Please, my grandmother's house is this way. Thanks for coming with me. Would you say you've killed many people? Why do you ask me that? If someone is impious to the point of doing grave injustice to people as well as the gods, do they not deserve punishment? What did Praxithea do? She spoke false prophecies for years. Those who came to her for advice. Czemu tak zwalnia? Only lies. Your grandmother was an oracle? Yes, up on the hill in Delphi. A nie, dziś przyszedł. Recently that she never heard the gods and only repeated the words he was told. Told by vile people with evil intentions. A bijcie się tam sami. O, kolejny nieźwiedź. Dlaczego?
My family was torn apart by a false prophecy. If it was one of hers, I may take matters into my own hands. Kurde, niedźwiedzie w mieście, no. Ruszaj, dziki. NPC śmiesznie biegają zawsze. Get out of here, Lycaon. I know what you want to do. You'll just bring more shame on our family. I don't want to do this, Agavi. But for the sake of justice, we can't let Praxithea live. It's out of our hands anyway. Some strange men were searching the village today, looking for her. I brought them here, and they dragged her away. What kind of justice is that? You wouldn't understand. She was an impious old fool. Now we have nothing more to worry about. Who are you, anyway? I'm Cassandra. I've also been wronged by a false prophecy. It might have been your grandmother's. If we don't find her, we can't settle any of this. Please help me figure out where she's been taken. I'll look for clues. Dobra. What did you expect me to do? All that talk about... Poszukajmy. Have you seen anything strange going on around here? Well, if bandits taking over my cousin's farm is strange, yes. What did they do? Gave her a running start. She can't go back there. They've set up camp, and they're armed and dangerous. Interesting. Dangerous. Where is that farm? It's not far west of here. But I wouldn't mess with those bandits. Thanks for the advice. That wasn't the way it was supposed to happen. It's my responsibility, not yours. Praxithea must have lost this bracelet in the struggle. But no ordinary thief would have left something so valuable behind. To już ustawia budynek, taki mały. A nie, jest tutaj coś. No, o, tu jeszcze coś. This looks like a contract. Deliver the package to the drop-off and don't damage it. If they mean Lycaon's grandmother, chances are she's alive. To, ja wiem, że się nic nie dzieje, a muszą się mi sprzątać czat, kurde. Praxithea was kidnapped and brought to a farm west of here. The bandits were hired to deliver her alive. Thank you for figuring that out, Cassandra. I'm no fool, Lycaon. Your sister put Praxithea in great danger, and you've been asking me about killing. Do you want me to end her life? No. It has to be me. I need to kill her. She's your grandmother, and you're no killer. You should give this more thought. She's my responsibility. I don't want her to suffer. That's why I asked you for Mandrake. It's a painkiller. But for now, will you go to the farm to stop those bandits? I don't think I can take them all on myself. Let's go find Praxithea. Thanks, Cassandra. You said the farm was to the west. I'll meet you there. I fajno. Dawaj, kolejne zadanko, gro. Bullseye. Tamo. A tu gospodarstwo. Dobra. Dobra, chodźmy. Uwolnimy babcie. A tu jest ładnie. Kurde no. O, puma. Padaj. Must be the farm where Praxithea is being held prisoner. Także uwolnimy babeczkę. Zobaczymy, co się stanie. Czterech was tylko. Czterech i kot chyba.
No i proszę bardzo. O, skubany jak się uchylił. Kurde blade. Tego się nie spodziewałem. Dobra, leć. Kimkolwiek jesteś. Nie babcia. Młoda jak na babcię. You are ranking, my child. We must get away from here. Could more bandits be coming? Please, let's get out of here. Za drzewo, no. Thank you for saving me, dear child. Don't thank me, voice of Apollo. Or were those someone else's words you spoke? So you've met my grandson. You're right. I lied to everyone. I am so sorry. The gods should have killed me by now. Instead, they made me live with my remorse. Why did you spread lies? People trusted you. You were supposed to bring them the word of Apollo. I didn't plan to, not when I was chosen to be the oracle of Apollo. But I met people there who told me I must speak the words they asked, or else my family would suffer for my disobedience. Family? Do you remember telling a Spartan family that their younger child must die? A grieving mother, with eyes like mine. I am so sorry for what you have lost. Who wanted you kidnapped? These brutes didn't come up with the idea themselves. Please, don't ask me that. The ones who want to punish me now, the ones who told me what to say, they would bury you alive if I told you about them. The ones with masks and dark cloaks. The cult of Cosmos. Do not speak their name. Did she tell you? Is she the oracle who brought ruin on your family? I'm sorry for what I've done. I accept my punishment. But please, don't let my grandson kill me. Lycaon's a good man, a healer. This would break him. No, this is my responsibility. I must be the one to end her. I've killed enough people to know that violence has no end. Better to move on and make the best of the lives the gods have given you. Move on? But you said Praxithea ruined your family. She can do no more harm. Killing her for revenge won't change what happened. Besides, didn't you tell me something about hope? Thank you for your mercy. I promise I will do good with what's left of my days. You're right, Cassandra. I might not be able to forgive my grandmother, not right away. But she can go on with her life, and I with mine. I think you've made the right decision, Lycaon. Oh, how do you do this? Decide who lives and who dies. How do you do it, Lycaon? All those lives depending on you, needing your healing and kindness. I think I need you, Cassandra. Oh, Jesus, Maria. Not to kill anybody or find anything. Just to stay with me. Dobrze, naprostujmy. I can't stay forever, but for now, let me take care of you, healer. Andrzejka nie ma. Tyle rzeczy ominie go. Zawsze uważałem, że takie rzeczy są kompletnie niepotrzebne w grach. Nie wiem czemu, ale... Całkowicie tak... Po co? No i dlatego. Cimci rimci, taki tam 30 poziom, to nie. Tu jest parę rzeczy do odgrzebania.
czarownię, dobra. Coś tutaj. Dobra, nic ciekawego na razie. No nie ma, jakoś tak. Tu chodźmy, tu są rzeczy jakieś. Pozwiedzajmy sobie trochę świata. Zobaczymy, co dalej się stanie. Tamo na górze, dobrze. Chodźmy tamo na górę. Pozbierajmy sobie trochę kamienu. Nie wiem jak ona tu żelazo wyłupuje, ale jakoś się udaje. W zasłynkach? No. To było ok. Miało jakby. Znaczy, to romans. Potem jeszcze był fajny filmik animowany. Nie wiem, czy widzieliście. O tym, jak Ezio umarł. Bardzo. Bardzo przyjemny, właśnie taki animowany filmik. A przyspieszenie sobie damy sobie trochę koni mocy. Takie jakby zakrojone fabularnie, to nie ma problemu, jakby na przykład w Mass Effectie też są te historie, nie? Ale takie jak tutaj, tak po prostu, to nie, bez sensu. Bez żadnego takiego jakby podłoża sensownego, jak dla mnie. To ma jakieś tutaj znaczenie fabularne, jak właśnie w Assassinkach, w Revelationie to było, czy w Mass Effectie. No i bardziej. Jako budowanie tutaj postaci. No cześć. Tutaj jeszcze jedna jest. Tak, no cały dal będziemy przechodzić, jak tam Park i Andrzej nie mają nic przeciwko. The Following się nazywa ten dodatek. Dobra. Tu zrobione, chodźmy tu. Taciaki posąg, kurde, gdzie on jest teraz? Gdzie on jest ten posąg? Zobaczcie. Gdzie on jest? Nie wiem, nie grałem. Gdzie są te posągi teraz? Patrzcie, jakie to jest duże i ładne. Nie wiem. Nie. Oj, I see what you did there. Aha, no dobra. To w godzinę się uparamy, czy w dwa streamy to podzielić sobie? Bo jakby nie chcę ciąć za bardzo, bo jakieś fabularne klamry zamykać. Kura. Na dwa streamy. No i dobra. O dwa streamy w przyszłym tygodniu zamkniemy sobie właśnie podstawkę i zaczniemy sobie followinga. Nie gramy w remote już. Titios. Grobowiec Titiosa. To jest Apollo. Sępy mu chyba wyżerali te.
wyżerali, nie? Te tam, bo ludziom dał ogień, robili z tego światło i potem go bogowie wzięli, powyżerali. Nie. Wise for man to revere Tityos. He angered Zeus and the other gods after all. Nie, to jest Tityos, to nie. To nie wiem, kto to był Tityos w sumie. I should watch my step around here. Nie wiem, jaki był Tityos, kurde. Także nie wiem, czemu ma tutaj posąg. Nie, będziemy się już trzymać normalnie tak, jak było, jak jest już rozpiska. Także... Nie podpalił się. O, nie dostanę tej. Ciochy. Dobra, co my tu mamy? Tabliczkę z ostrakonem. Czy będzie kiedyś zrobić właśnie jakiś taki streamek? Złoto. I wygrzebać właśnie ten ostrakon i poszukać tych właśnie pochowanych skarbów na świecie, w świecie gry. Gdzie Andrzej przybył? Przybył Andrzejos. I tu coś jest. Może Little Nightmares będzie jutro, nie wiem, zobaczymy, no bo tak właśnie chciałbym jakieś takie krótsze gry porobić. Ciągle ogrywam takie molochy. Ciągle ogrywamy jakieś molochy, czy to Assassin, czy to był właśnie Rimmor, czy Dying Lighty. Więc coś krótszego bym, jakąś taką krótszą rozgrywkę bym rzucił. Także może faktycznie ten Little Nightmares. Z tego co się orientuję, to jakaś taka krótsza platformóweczka jest. Wilcza Jama. To już nie ma majciochów. Czyli duży wilku. Elegancko zrobieni. No, mamy tropy na kosmosa jakiegoś znaleźliśmy. Tutaj ktoś się ogarnął. We rule with chaos and destroy those who oppose us. Dobrze. Tu chodźmy. Czy ona gdzieś tutaj na mapie jest? Nie wiem, czy nie się pojawiają. Powinni się pojawiać na mapie, ale nie widzę. Nie widzę, także chodźmy. Bitewni bracia, no. Było spoko. Cały czas na tego Wortelsa, tych trochę innych bitewnych braci, ale nie mam klucza do tego. A bym pograł. Jest to się długa gra. Nie będzie workersów, bo te workersy to jest długa gra, jak te krótkie gry. Jakąś krótszą. Trzom. No, widzę.
Titan. Nie widzę, czciciele już tutaj siedzą. Tam. Tak gram, że się irytuję, bo są krzywe drogi. Nie, dziękuję bardzo. Nic nie widziałeś. Mogę tu schować? Mogę. Dojdziesz? Nie widać mnie, bo jestem w krzaku. No było bardzo. Komuny nie wiem, dlatego mnie to irytuje. Oni są kurde mocni. Kto mnie zobaczy. Dobra, dawaj. Nie zobaczy już. Dobra, dawaj skarb. Pan się nie modli, bo ja tutaj sprzątam. Dziękuję. Kapitan, jeden gwardzista został. I jeszcze jeden skarb. Nie ma. Już porobiony. Dobra. Znaczy ten system... Znaczy jak podejdzie za blisko, to cię zobaczy, nie? To tam wiesz. Nawet nie ma tam... Sorki piesku, ale... Czemu jest taki mocny? Piesek i że tak. Piesków nie można asasynować, jak widzicie. Pieski trzeba bić mieczem. O, uciekł. Tuj. O, to mnie. Bicie zwierzęcia, albo niedobry. Na razie. Kradzież. Są złe pieski, są dobre pieski. Ten był zły. I tu coś jeszcze jest. To jest jeszcze w Fokidzie ta. Jeszcze w Fokidzie. No to wyszperamy sobie Fokidę może dzisiaj. Idź w cholerę. Mam teraz gonić. Nie. Te strzały Berserkera to tak, no tu nie ma takich chyba strzałek. Tego co kojarzę. O! Orihalkum. Walhali chyba też nie, nie kojarzę, żeby były takie strzałki. Grałem sobie teraz w Walhalę. Kurde, będę musiał ściągnąć na nowo. 70 giga. Wrzucają jakiegoś patcha. A tyńczycy. Obóz? Nie.
Atańczycy to złe ludzie. A jest. Masz. Leć, leć ku wolności. Leć ku wolności. Kurde, chcieli go ugotować chyba, nie wiem. Co za badziew. O co chodzi? Co znowu nie tak, Andrzeju? Co jest nie tak? Orichalcum to jest ten. Nazwijmy to walutką premium. Walutka premium, za którą można kupić sobie lepsze rzeczy. Tu u gościa olimpijskiego Oikosa, on ma tam takie różne trochę lepsze rzeczy, które można zakupić właśnie za te samorodki. Te samorodki są albo rozsiane tutaj po mapie świata, albo można je zdobyć za misje. Za takie specjalne misje, gdzie nagrodą zamiast pieniędzy są właśnie te odłamki tego Orichalku. Samorodki. O. Orichalku chyba nie jest obsydian, ale nie wiem. Nie wiem, czy to jest jakaś pochodna, czy co to. Nie wiem, co to nawet jest. W tym. W Origins też były takie te walutki premium. Też można było kupić. Z tego co kojarzę, w Valhalla też jest. Kapitan, dobra, okej. I should be careful. High security here. Miecz. O, świetny strzał. Mieć przed... No. Schodzisz? O kurde, ale go za fraki wzięła tutaj, ja cię kręcę. Ale silna kobieta. Silna kobieta jest taka. No. Dobra. Pieniążki. Widzę, biegnie jakiś ten najemnik. A to chyba ten 30 poziom tutaj lata taki. No właśnie, to ja nie chcę takiego. Tu nie będziemy wchodzić, bo tu już jest Beocja. Na 34 poziomie tutaj są ten, to nie. Tu coś jeszcze jest. A to ja sobie tam właśnie. Nie wiem, co to za obóz. Ale już nie ma obozu. Aż uciekaj, gościu. Tak. To śpi kole daleko. Dobra, idziemy tam. Aż skubany, no. Dwie miękkie skóry. To też się przyda na ulepszenie ewentualnie, albo na tworzenie strzału.
Także jutro co? Little Nightmares będzie. Jakby ktoś był tutaj zainteresowany, to zapraszam. Przeciśniemy sobie tutaj małe koszmarki. Widziałem jakieś migawki z tej gry, ale w sumie sam nie grałem. Nawet nie wiem, o czym ona jest. Wirowanie. Tak, pralka mi wiruje. Tak jest. Wilcy! Dzięki za widzę. A tu widzę za pońcy, taka biedacka wersja. Dobrze, może też być, dziękuję bardzo. O nie, znowu tutaj ze Spartę. Ja Spartę lubię. No dobra, zabijemy ich. Podwójnie, też bardzo fajnie. Też fajnie, słuchajcie, jak podwójnie. Cześć. Co tutaj jest? Tu jeden, drugi, trzeci. Podpal tutaj rzeczy. Ten śpi, ale wyznaczył nagrodę za moją głowę. Fantastyczna gra. Nie wiem, jak on to zrobił. A to będzie szybko wycofana nagroda. Dupala. Dobra, bardzo. Świetna gra. Oj, wirowanko. Dobra, i co dalej mamy? Tu. A nie, to już jest Beocja, to nie chcę, bo tam jest za duży poziom. Dobra, zróbmy sobie jeszcze raz tutaj armię broniącą. Tutaj pójdziemy sobie na koniec, jeszcze jedną potyczkę zrobimy. Czemu by nie? Teraz będzie mnie ta pralka wołać, pewnie. O, już nie ma. A to chodźmy tutaj. A ten i Sparta walczą jakby w czasie rzeczywistym, więc bez naszej ingerencji nawet te regiony mogą pójść w jedną albo w drugą stronę.
Pójdziemy tutaj do sklepu, pokażę tutaj Andrzejowi, jak wygląda właśnie ten system specjalnych tych. No to oczywiście można kupić te chyba Orichalcum. Tutaj się nazywa punkty Helixa, tutaj w Assassinach tych nowych. Tam o jest. Tak, na realną kasę. Oczywiście, żeby nie było, to część tych grudek można właśnie złapać z tych właśnie zadań pobocznych. Na te one tablice są dzienne i chyba, nie wiem, czy tygodniowe. Tutaj na przykład masz tutaj za złoto i jakieś inne rzeczy. Tutaj właśnie są te grudki Orichalcum na 3 dni. Spartańskich statków trzeba topić. Tutaj jest, tutaj też jest za grudki. Tu zagródki, za 20 godzin się skończy. A co mamy tutaj w sklepiku u pana na Tygrysie? Where do you get? I have a network of associates. Tak. You know what you... I see the... Interesting. No. I właśnie, można kupić sobie motyw załogi, jakieś tutaj buty są legendarnej jakości, albo opancerzenie epickiej jakości w tym momencie, albo coś. Jeden przedmiot epicki lub legendarny. Mam 30, kupmy sobie, otwórzmy sobie wazę. O, do dupy, pancerz, ateński pas. Właśnie mnie tutaj woła pralka. Także... Nawet jest gorszy niż to, co ja mam. Świetne. Tam przepowiedni. Coś ciekawego tutaj, widzę, że nie. Broń to bym posprzedawał, bo w sumie kasy mi brakuje. Tutaj mam masę zagadek. No ale. Bo to byłoby chyba do kupienia... Tu? Nie, to nie te kredyty. Nie wiem, czy sklep się pokaże. Tak, są. Punkty Helixa tutaj można kupić, mały pakiet. Albo jakieś tutaj właśnie... te pakiety z wyposażeniem, czy do statku. Ja z klubu to akurat mam za te punkty na klubie, które można dobyć. Ale idę, bo mnie goni pralka, mnie woła. Także bardzo dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Zapraszam na jutro na Lewika. Trzymajcie się dzisiaj ciepło. Do zobaczenia. Kończymy. Dzięki za bidzy.